Szczęść Boże, dobry wieczór. Nazwaliście tę ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy. Więc ze swej strony chciałem zwrócić uwagę na bezczelność, z jaką mówicie o pomocy w wychowywaniu dzieci. W roku, w którym swoimi działaniami doprowadziliście do skokowego zwiększenia się skali zjawiska zamachów samobójczych wśród nieletnich, kiedy to blokując system opieki zdrowotnej, szkolnictwa, alienując dzieci i młodzież, doprowadziliście do tego, że o 1/3 więcej mamy samobójców wśród dzieci i młodzieży. I to jest istotny kontekst waszych działań. Zmieńcie proszę tytuł swojej ustawy i nie mówcie więcej o tym, że pomagacie dzieciom, kiedy to pod pretekstem walki z pandemią niszczycie polską rodzinę, nie mówiąc oczywiście o przedsiębiorczości. Dziękuję niszczycie bardzo, życie młodego pokolenia Polaków. Dziękuję bardzo, proszę. Konfederacja, wolność i niepodległość.